Cześć! Niedawno pojawił się nowy tryb gry w Minecraft Bedrock. Mówię oczywiście o Editor Mode, dzięki któremu można w prosty sposób edytować teren świata. Jednak posługiwanie się nim nie jest do końca takie proste. Dlatego stwierdziłem, że warto stworzyć poradnik, dzięki któremu dowiecie się, jak się nim posługiwać. Także ja już nie przedłużam i życzę Wam miłego oglądania. Na wstępie zaznaczę, że tryb edytora, który jest teraz dostępny, to tylko wczesna wersja zapoznawcza i z pewnością wiele się w niej zmieni. A także należy wspomnieć, że tryb edytora nie jest dostępny na urządzeniach mobilnych. Samo wejście do trybu edytora nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. Aby go uruchomić, należy utworzyć nowy skrót na pulpicie. W tym celu trzeba kliknąć prawym przyciskiem myszy na pulpit, a następnie wybrać opcję Nowy, Skrót. Następnie otworzy się okno, które poprosi nas o wskazanie ścieżki pliku, do którego ma prowadzić utworzony skrót. W puste pole należy wpisać Minecraft dwukropek znak zapytania editor równe true. Oczywiście ścieżka do skopiowania znajduje się w opisie i przypiętym komentarzu. Ostatnim krokiem jest nadanie nazwy temu skrótowi. Ja proponuję nazwać ten skrót Minecraft Editor Mode, jednak nazwa tego skrótu nie ma znaczenia. Po utworzeniu skrótu wystarczy tylko go uruchomić. Warto zaznaczyć, że skrót zadziała tylko wtedy, jeśli na urządzeniu jest zainstalowany Minecraft Preview. Po uruchomieniu trybu edytora ujrzymy trzy zakładki. Projekty, znajomi oraz serwery. Ciekawe jest to, że w zakładce serwery jest informacja, że te powinny pojawić się wkrótce. Z pewnością edytowanie świata w świecie multiplayer byłoby ciekawe. Obok tych zakładek znajduje się przycisk ustawień. Jednak co warto zaznaczyć, nie ma tam opcji włączenia resurs paków. Przejdźmy jednak do tworzenia świata. Aby to zrobić, należy wybrać opcję Utwórz nowy projekt. Na ekranie tworzenia projektu możemy dostosować takie rzeczy jak nazwa projektu, czy mają działać kody, oraz co ważne, można włączać funkcje eksperymentalne dotyczące nowych aktualizacji. Teraz pozostaje tylko stworzyć projekt. Po załadowaniu świata ujrzymy nowy, specyficzny dla tego trybu interfejs użytkownika. Na pierwszym planie widać okienko, które ma na celu pomóc w posługiwaniu się tym trybem. Znajdują się w nim przydatne informacje, które pomogą lepiej zrozumieć działanie trybu edytora. Dalej z tych zakładek mamy File, czyli plik. I tutaj znajduje się opcja Wyeksportuj jako, gdzie możemy po prostu kliknąć jako tutaj grywalny świat. I tutaj nam się od razu, opatrzcie, wyeksportował nasz projekt i teraz będziemy mogli zagrać na nim w normalnym Minecraft Preview. Tutaj nam się oczywiście wyświetliła ścieżka do tego pliku. Wy chyba macie ją teraz zamazaną, żebyście tam nie widzieli czegoś. Dalej mamy ustawienia interfejsu gracza, gdzie możemy dostosować sobie rozmiar tutaj interfejsu. Jak widzicie, mamy tutaj kilka opcji. Ja chyba zostanę przy 75%, tak będzie dobrze. Rozmiar czcionki. Jak widzicie, też może być różnych rozmiarów, ja zostawię sobie na 100%. Oraz tutaj bardzo ważna sprawa, czyli motywy. Domyślnie jest ustawiony jako ciemny, ale występuje również wariant jasny. Może ja tutaj przesunę, żebyście widzieli. Wariant redstone. Oraz jeszcze wysoki kontrast, który jest oczywiście skierowany dla graczy z daltonizmem. Tak samo jak paczka wysokiego kontrastu, która została niedawno dodana w snapshocie do Minecraft Java Edition. Jednak ja zostanę tutaj przy trybie ciemnym, bo ten mi się najbardziej podoba. Dobrze, więc co my tu mamy dalej z tych opcji? Ekran pauzy, no to widzicie, po prostu nam tutaj się zmienia na ekran pauzy i możemy sobie tutaj coś zmieniać. Dalej mamy tak, zakładka edytuj. I tutaj mamy pokazane wszystkie jakieś tam opcje edycji, które są dostępne wraz z podpowiedziami z skrótami klawiszowymi, jakich możemy użyć. Tutaj powrót do poprzedniej zmiany, to jest Ctrl Z. Tutaj mamy powrót do zmiany niby, którą cofnęliśmy, która już była wcześniej. To jest Ctrl Y, czyli standardowe takie skróty klawiszowe. Dalej mamy szybkie wypełnienie i to, szczerze mówiąc, zaraz sobie wytestujemy, bo nie wiem, na czym to polega. Prawdopodobnie chodzi tutaj o to coś z tym pędzlem. Deselect, czyli odznaczyć, jak macie coś zaznaczone, o tutaj na przykład, chwilka. Tutaj byście coś mieli zaznaczone, no to chyba to tak powinno działać, tak. I już nie jest zaznaczone. Więc dalej mamy tak, wytnij.
no Ctrl X, też standardowy skrót klawiszowy, kopiuj, wklej, no to też Ctrl C, Ctrl V i usuń Delete. Czyli wszystko normalnie, tutaj jedyne jakieś takie inne skróty to są szybkie wypełnienie oraz odznaczenie, czyli Ctrl D. Więc sobie teraz to możemy przetestować. Aby się poruszać, trzeba trzymać prawy przycisk myszy. I wtedy możemy na przykład sobie sterować kamerą. Kiedy tego nie trzymamy, no to widzicie, mamy takie coś. I tak, przycisk W, a raczej klawisz, odpowiada za poruszanie się do przodu. Klawisz A za poruszanie się w lewo. Klawisz S do tyłu i klawisz D w prawo. Czyli standardowe poruszanie się jak w naszym Minecrafcie. Więc teraz możemy przejść sobie dalej. Zakładka opcji świata. I mamy tutaj tak, aktorzy, czyli moby. I będę musiał sobie tutaj znaleźć jakiegoś moba, albo po prostu zespawnować, żebyście mogli zobaczyć, na czym to polega. Więc ja może tutaj sobie zespawnuję jakiegoś tutaj summon sniffer. Pyk. O, i mamy sniffera. I patrzcie, on sobie tutaj jest teraz zatrzymany, ale możemy go teraz odpauzować. I widzicie, teraz się ładnie tutaj porusza nasz snifferek. Ale widać, tą opcją można go... O, może go zapauzuję, jak będzie miał nos wyciągnięty do góry. O, albo nie. Dobra, tak go zostawimy. I sobie wtedy, no, jest takim jakby po prostu pomnikiem. Dalej mamy zmień wymiar. I tutaj mamy oczywiście do wyboru overworld. Ja tutaj może spawn pointa ustawię. Spawn point, żebym mógł się potem tutaj łatwo wrócić. Dalej mamy tutaj nether oczywiście. Okej. Okay. Jesteśmy teraz w netherze. Tutaj minus jest taki, że jak chcemy przyspieszyć, w sensie żeby szybciej lecieć, to musimy kliknąć dwa razy W, a jak trzymamy W i klikniemy Ctrl, to nic się nie stanie. No ale to chyba raczej damy rady przeżyć. To jest prawdopodobnie związane z tym, że są tutaj różne skróty klawiszowe i dlatego takie coś tutaj zostało wprowadzone, a raczej nie zostało zaimplementowane. Ale zobaczcie, możemy sobie na przykład skopiować, o, to. Pyk. Ja to mogę sobie teraz, patrzcie, zaznaczyć. Jeden róg tego. Tak. Podnieść to do góry. Tak, jeszcze wyżej. Teraz przejechać tutaj. Tak, żeby ten cały tutaj pomniczek, czy co to tutaj jest, zaznaczyć. Pyk. Ok, zaznaczone. I teraz wystarczy zrobić Ctrl-C. Wybrać sobie na przykład tutaj miejsce i Ctrl V. I jak widzicie, mamy już od razu tutaj wklejony taki pomniczek. Więc jest to moim zdaniem bardzo fajna opcja, chyba najlepsza opcja tego editor moda. Więc możemy jeszcze sprawdzić tutaj polecenie Ctrl F, bo szczerze mówiąc, no to nie mam pojęcia, jak one ma działać. Zaznaczmy sobie może tak, bo patrzcie, klikam sobie tutaj. Trzymam Shifta i klikam tu i mi się wypełnia od razu, zaznacza ten cały teren. Więc zobaczymy ten Ctrl F. A, i wszystko się stone'em zaznaczyło. Znaczy wypełniło, więc dobra. A jeśli zrobię tutaj ten delete, no to wszystko się tutaj ładnie, pięknie wykasuje. To jest naprawdę przepotężne narzędzie, ten editor mode. Więc na pewno powstanie dzięki temu bardzo wiele różnych tutaj nowych, pięknych, ciekawych światów. Ale pójdźmy dalej. Mamy tutaj oczywiście end. Wczytuję się. I no właśnie. Problem jest taki, że kiedy przechodzimy sobie do endu, to to nas przekierowuje, raczej teleportuje w miejsce, w koordynaty odpowiednie dla tych, które mamy tam w endzie i w netherze i w overworldzie. Nie pojawi nas na głównej, nie przeteleportuje nas na główną wyspę, ale możemy się na nią łatwo przeteleportować, wpisując komendę tp małpa s albo małpa a, albo po prostu nazwa gracza i tam mamy 000 i wtedy przeniesiemy się na główną wyspę. Ale dobra, spróbujmy sobie zaznaczyć te całe tutaj miasto kresu. To będzie naprawdę ciekawe. Ciekawe doświadczenie. Ja myślę, że to może tak zrobimy. Wielkość. O, tu możemy też sobie wpisywać, jak widzicie. Na 100 kratek. Może to trochę za wysokie, ale ja mogę sobie to obniżyć oczywiście. Chociaż może być na 100 kratek.
Teraz tak, Z. Który to jest Z? Z to jest w tamtą stronę. W tamtą, dobra. Czyli ja bym tutaj musiał zrobić minus 100. Aha, chyba się nie da. Minus. Nie działa minus. Więc tak tego nie zrobimy. No to tutaj zrobimy może 0 albo po prostu 1. Pyk. I sobie będę musiał to ręcznie przesuwać wszystko. Więc tak. Zaznaczamy sobie tutaj chwycić. Wystarczy jedną taką kostkę na rogu. I przeciągamy. Ciekawe w ogóle, czy mój komputer to wytrzyma. Niby tutaj mam tą i7 11 generacji. Jeszcze tą odblokowaną. Więc nie powinno być z tym większego problemu. Ale jak wcześniej sobie to testowałem. Kurczę, patrzcie jak daleko poleciało. Jak wcześniej to sobie testowałem, no to były niestety jakieś tam drobne lagi. A to z powodu tego, że po prostu gra musi wkleić tyle tysięcy, czasem nawet bloków. Więc zaraz sobie zobaczymy, ja to sobie tylko tam przeciągnę. No i dobra, teraz jak już mamy te całe miasto kresu potężne zaznaczone, wystarczy, że klikniemy sobie Ctrl-C i uwaga, wybieramy sobie obszar, nie wiem, na przykład tutaj ta wysepka, o. Jedną z tych wysepek sobie wybiorę. Tutaj niech będzie ta na przykład, o. Pyk. I klikamy Ctrl-V. O, coś się zacięło. Co jest? Ctrl-V. Chwila, nie mówcie, że to mi się nie zaznaczyło. No to dobra, spróbuję jeszcze raz. Dobra, wszystko jest znowu zaznaczone, no to może teraz spróbuję tym sobie tutaj kopii. Kopiuj, dobra. I wyświetla się nawet tam komenda. Znaczy wiadomość, że zostało skopiowane. I teraz spróbujemy sobie zrobić Ctrl-V tutaj, o. Ctrl-V. Coś nie idzie, może tutaj. A nie, wkleja się, wczytuje się. O, coś tutaj idzie, ale no tak nie za bardzo, więc jeszcze pewne problemy są tutaj z tym trybem edytora, więc na pewno potrzebuje to lekkiego dopracowania, tak jak pisali twórcy, ale spróbujemy sobie taki sam statek na przykład tutaj zaznaczyć i zobaczymy, sam statek powinien być tutaj możliwy do skopiowania. Dobra, to statek zaznaczony, Ctrl-C. Uwaga, pyk, Ctrl-V i mamy tutaj statek pięknie wklejony już, więc zobaczymy zaraz, czy to jeszcze będzie nam tutaj działało w zwykłym świecie. Myślę, że powinno, więc uwaga, teleportujemy się, tutaj zmieni wymiar, overworld. Dobra, jesteśmy już tutaj przy tym lesie wiśniowym, w którym byliśmy przed chwilą i tak, pyk, Ctrl-V. I jak widzicie, statek pięknie nam się wkleił. Niszcząc przy okazji tutaj tą dziurę. Ale widzicie, mamy tutaj jeszcze kilka różnych innych jakichś trybów, więc już wam je omawiam. Ale zanim to, patrzcie jeszcze, czym jest Crosshair Mode, czyli tryb celownika tutaj. Jest to po prostu tutaj tak jakby normalna gra. Możemy sobie tutaj wszystko ręcznie robić. O, patrzcie, pyk, 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 pyk. Wszystko idzie łatwo, tylko tak jakbyśmy mieli trochę tryb spektatora. No, mamy cały czas jakby tryb spektatora, to znaczy nie mamy hitboxu. Nasza postać nie ma hitboxu, tak to wygląda w skrócie. Po prostu nie ma kolizji. Ale można sobie tutaj grać tak jak na trybie kreatywnym. A żeby wyjść z tego trybu, wystarczy kliknąć sobie Escape. I mamy tutaj łatwy, szybki i wygodny powrót. No to teraz pora przejść z trybu swobodnego do trybu tutaj stałej odległości, gdyż taką się nazywa. I patrzcie, od razu nam się zaznacza któryś tam blok przed nami, przed naszym polem widzenia. I on tak cały czas będzie się zmieniał. Jednak, spójrzcie na to, możemy to sobie dostosować, używając scrolla. Możemy go sobie tutaj pokręcić do przodu i do tyłu i tym właśnie sobie ustawiamy odległość, w jakiej ma być to zaznaczenie od nas. Patrzcie, ja cały czas sobie kręcę, a to się ciągle oddala i to jest chyba już maksymalna odległość. Teraz możemy to sobie tylko zbliżyć i mamy. I tu jest napisane jeszcze, że tak. Aby wybrać zaznaczenie X, to musimy kliknąć sobie kwadracik w ziemię gdzieś. Przynajmniej tak było napisane. A nie, tak się robiło to. OK, tak. OK, i teraz tutaj Z, żeby wybrać, to klikamy Shift i lewy przycisk myszy.
OK. A możemy jeszcze wybrać, zmienić sobie Y, dostosować, przytrzymując Alt i klikając lewy przycisk myszy, przepraszam, pyk. I mamy wysokość również dostosowaną. I teraz sobie można po prostu, akurat to jest powietrze tylko, więc mogę sobie to tutaj zmienić jakoś. Tak, pyk może, o, Alt, pyk. I mamy już wysokość zmienioną tutaj, więc Ctrl-C. Teraz wybieramy gdzieś tu, Ctrl-V. Ło, kule, jak widzicie, co tu się stało? Całe tutaj zaznaczenie, całe, aż do bedrocka prawie się skopiowało, więc bardzo ciekawe. No i to w sumie tyle o tym trybie, mogę powiedzieć. Jeszcze potem wam powiem coś bardzo ważnego, co może wam się przydać. Dalej mamy tryb sąsiadujący, który po moich wielu tutaj próbach i rozmyśleniach w końcu zrozumiałem. Patrzcie, tutaj jeśli mamy tryb sąsiadujący, to zaznacza nam się blok powietrza obok bloku, na który wskazujemy. Jednak jeśli zmienimy na tutaj tryb swobodny, to zaznacza nam się dany blok. A więc chodzi tutaj o to, żeby po prostu nie wybierać na przykład tutaj tego bloku ziemi, bo się nie da. On tylko zaznacza powietrze, więc jeśli na przykład klikniemy sobie tutaj odtąd, nie wiem, gdzieś dotąd, o, i zniknęło, nie wiem, odtąd, dotąd na przykład, no to nam się tutaj powinny zaznaczać przynajmniej tylko te bloki powietrza, czyli widzicie, zaznacza nam się to odtąd, a na przykład odtąd jakbym wybrał dotąd, no to też mamy zawsze powyżej, czyli mamy ten jeden blok tutaj zapasu. No i na tym polega, w sumie nie ma co dłużej nad tym rozmyślać, bo ten tryb jest taki sam jak inne, tylko po prostu daje nam tutaj ten jeden blok zapasu. Następnym trybem jest tutaj oczywiście podgląd wklejania, a więc tak, byśmy na przykład sobie mogli tutaj chwilkę, bo tu jest zaznaczanie. Więc na przykład polecimy sobie do tej wioski, ja sobie tutaj skopiuję taki jeden kościół na przykład, bo on tutaj chyba będzie dobrze pasował, albo jakiś inny tutaj domek na przykład, zobaczymy, wybierzemy coś sobie, o, dobra, może być ten kościół, patrzcie, wybieram sobie ten kościół, może ja tutaj wezmę go z tym trybem sąsiadującym, ok, bo ten sąsiadujący tryb jest naprawdę całkiem dobry. Teraz to sobie powiększę i zaraz pokazuję wam, na czym polega ten tryb podglądu wklejania. Dobra, kościół zaznaczony, więc tak, Ctrl-C i teraz wybieramy sobie tutaj tryb podglądu wklejania. Zaznaczymy sobie tutaj, jak widzicie, już mamy tutaj wpisane, znaczy podgląd mamy na to, jaki obszar to będzie zajmowało. Ale możemy to sobie jeszcze odwracać, tutaj jak widzicie, odbić na przykład osi X albo odbić na osi Z. Możemy dwie te opcje jednocześnie. A także możemy jeszcze sobie tutaj po prostu, no to w sumie jest to samo co odbicie, a raczej tutaj mamy przesuwanie po prostu o ileś tam stopni tego zaznaczenia naszego właśnie. I tutaj powinniśmy już, po prostu mamy takie coś, taki kwadracik. Ja sobie na przykład wybiorę, żeby to nie wyglądało tak samo, no to odbijemy to sobie tak, o, tak sobie to odbijemy. Albo po prostu, gdzie by to tutaj wkleić ten, o, tutaj będzie kościół dobrym tutaj sposobem, znaczy po prostu będzie dobrze wklejony, mam nadzieję. Uwaga, mamy coś takiego, chociaż chyba nie tak. Dobra, powiedzmy, że sobie tutaj chcę na przykład wkleić taki kościół. Wystarczy teraz tylko potwierdzić wklejanie i pyk. Jak widzicie, wszystko ładnie, szybko i wygodnie poszło. Mamy tutaj kościół ładnie wklejony, może jest troszeczkę niżej, ale to nic. Ważne, że mamy ten podgląd, gdzie, jaki to rozmiar będzie miało, więc możemy sobie wybrać tak, żeby to nam na przykład nie kolidowało, o, z takim domkiem tutaj. I teraz już nie powinno kolidować, jeszcze ze ścieżką, tylko problem tu jest właśnie taki, że o, byśmy sobie to musieli podnieść na przykład o 2. A nie, dobra, to tak nie działa, to tak nie działa. Więc tak, tutaj 0 mam wpisać, pyk 0 i potwierdź wklejanie, no i kościół sobie stoi obok, więc mamy coś takiego i jest to naprawdę przydatna opcja. Dalej mamy tryb pędzla, który chyba najbardziej was wszystkich interesuje, więc polega on na tym, że
Po prostu mamy tutaj sobie zwykły pędzelek. Ja tutaj mogę na przykład wybrać Frog Light, perłowy na przykład. To jest ten fioletowy chyba, tak? Perłowy. I mamy tutaj rozmiar pędzla. Ja sobie na przykład wybiorę 16. Więc to już jest naprawdę potężne. Potężne to jest narzędzie. I pyk. Wklejamy sobie coś takiego. I jak widzicie, od razu mamy to całe wklejone tym pędzlem o 16 tutaj wielkości. Więc tak. Patrzcie sobie na przykład, ja sobie tutaj zmienię na glas. Ok. Mamy teraz tutaj te szkło, a raczej szyby, no szkło po prostu. I wkleję, znaczy użyję sobie pędzla tutaj. I jak widzicie, cała ta przestrzeń w środku też jest wypełniona szkłem, ale jest tutaj bardzo fajna, bardzo ważna opcja, dzięki której możemy zrobić, żeby w środku nic nie było, było same powietrze. Więc wybierzmy sobie tutaj tylko teraz hollow, o tak, coś takiego. Chwilka, bo mi się tutaj chyba coś zmieniło niestety. Pyk, tutaj wybieramy glass z powrotem, glass, ok. Wybieramy sobie ten hollow tryb i jak widzicie, teraz powinno być wszystko ładnie w środku puste, a nie, bo ja go nie zaznaczyłem. Więc tak, hollow to jest taki jakby z tłumaczenia na polski dziurawy lub pusty w środku, coś w tym stylu. Jak widzicie, w środku nic nam się tutaj nie zaznacza, tylko to na zewnątrz, ta cała obramówka. Dzięki temu będzie można łatwo robić takie jakby akwaria, akwariumy, więc myślę, że to będzie naprawdę przydatne. Dalej mamy tryb twarzowy, ale na czym on polega? Już wam tłumaczę, patrzcie. Zmieniamy sobie na przykład rozmiar pędzla na 1. Ja sobie tutaj wybiorę na przykład cherry, jak się nazywa ten? Cherry lock, czyli tutaj ten pień wiśniowy. I może polecimy sobie tutaj wyżej na tą górkę i ja wam pokazuję, na czym to polega. Patrzcie. Wybieram sobie tutaj 1, 2, 3, 4, 5. I teraz bym na przykład chciał wybrać wiśniowe liście. Więc jeśli mamy ten tryb twarzowy, to ja mogę sobie tutaj wybrać na przykład szczotkę, rozmiar pędzla na 3, klik i tutaj teraz, jak zobaczycie, uwaga, żeby to dobrze zobaczyć, to wejdę teraz w tryb celownika i pyk. O, coś chyba nie zadziałało, bo z tego co ja wiem, no to powinno zadziałać tak, że wszystko to, co mamy tutaj, na przykład wybieram tutaj ten blok, to naokoło reszta nie powinna się zaznaczać. Znaczy bloki, które będą w środku tego zaznaczenia, nie powinny być wypełnione. Więc może jeszcze doczytam o tym. Dobra, już to zrozumiałem. To polega bardziej na tym, i to działa tak jak po prostu tryb sąsiadujący dla zaznaczenia. Czyli patrzcie, tutaj mamy teraz zwykły i mogę zaznaczyć sobie bloczki, a wybiorę sobie tryb twarzowy i mamy coś takiego. Więc działa to dokładnie tak samo jak tryb twarzowy, z tym, że mamy tutaj szczotę. Ale to nie wszystko, bo teraz zobaczcie prawdziwą potęgę tego narzędzia. Wisienkę na torcie zostawiłem na koniec, jak to się mówi. Więc wybierzmy teraz sobie na przykład tutaj, nie wiem czy to jest dostępne, ale był kiedyś taki blok jak Nether Core. O, niestety nie ma, ale wiem, że był taki w Bedrocku. Więc dobra, możemy sobie wybrać na przykład diamentowe tutaj bloki albo deep slate'owe tutaj rudy diamentu. Może ja się trochę oddalę, żebyście mogli zobaczyć tą wielką, przepotężną naprawdę siłę, potęgę, wielkość tego narzędzia, jakim jest po prostu szczotka, która po prostu niby sama w sobie nie powinna być potężna, ale jest. I to jak, i to jak. Zresztą zobaczcie sobie, ja tylko tutaj znajdę jakieś w miarę równe tereny. Okej, dobra, mamy coś takiego. I patrzcie teraz, nie? Wybieram szczotę na przykład na 16 i mogę robić tak. Widzicie? Wszystko mi się tutaj już od razu zaznacza. Oczywiście to działa do pewnej tam odległości, na przykład tam już nie zaznaczy. Ale patrzcie, jakie to jest potężne. Naprawdę. Takiego narzędzia nie mieliśmy jeszcze w Minecrafcie. Moim zdaniem Editor Mode jest nawet chyba lepszy od dobrze nam znanego tutaj World Edita, który występuje jako modyfikacja na wersję Java. Ale uwaga, patrzcie, to już wypełniłem, więc tylko puszczam to i... Czy mój komputer wybuchnie? Powinno się to wypełnić teraz.
Jak widzicie, powoli się to tutaj wypełnia, generuje, wczytuje. FPS-y spadły do 45 tak minimalnie, więc nie jest źle. Ale jak widzicie, można tutaj już tworzyć takie fajne nawet rzeczy. Łatwo można góry zrobić na przykład, patrzcie, o. Tutaj to już powinno wyglądać jak taka, no, trochę jak góra, ale można zmienić na przykład rozmiar pędzla na 6 i sobie to tutaj wszystko ładnie dostosowywać, o. I można łatwo taką górę zrobić. Więc jest to naprawdę najmocniejsze, moim zdaniem nawet, narzędzie, jakie mamy w Minecrafcie na ten moment po prostu, o. Więc koniecznie dajcie znać, co o tym sądzicie. A ja zapraszam was jeszcze do ważnej tutaj rzeczy, o której wam nie wspomniałem na początku, a mianowicie importowanie światów na ten tryb. Więc teraz wystarczy tylko kliknąć Escape, a raczej nie, tutaj mamy File, Pause Screen i zapisz i wyjdź. Jak widzicie, ja teraz się znajduję w moim Minecrafcie, tutaj mam swój świat survival, który bym chciał na przykład zaimportować do World Edita. O, tutaj w ogóle Sniffera nie mam włączonego, to trzeba włączyć, nie wiedziałem nawet o tym. I tak, mamy tutaj eksportuj świat. Wyskakuje nam tutaj takie okienko, nie wiem czy wy widzicie czy nie. I teraz wystarczy tylko sobie jakąś wybrać lokalizację, nazwać jakoś ten świat, tak żebyśmy mogli go łatwo odnaleźć i kliknąć eksportuj. I teraz nasz świat zacznie się eksportować i wszystko pójdzie zgodnie z planem, przynajmniej tak powinno być. Zaraz ten pasek się powinien wypełnić, okienko zniknie i dostaniemy wiadomość, że świat został pomyślnie zeksportowany, wyeksportowany to znaczy. I jak widzicie, tak się stało, informacja wyskoczyła, więc teraz ponownie możemy wrócić do sobie naszego tutaj World Edita, a raczej Editor Mode'a, co ja gadam. Importuj świat. I tutaj sobie wybieramy nasz jakiś tam wyeksportowany z na przykład Minecraft Preview. Ja sobie tutaj wybiorę na przykład mój tutaj podbój Minecraft, na którym sobie gram. A zresztą wy pewnie mieliście tutaj taką przebitkę, jak to wyeksportować ze zwykłego świata. Znaczy ze zwykłego Minecrafta. Jak widzicie, po wejściu do takiego świata będzie wszystko działało, a przynajmniej powinno działać. Jak widzicie, ja się znajduję teraz tutaj w farmie najazdów, więc spróbuję sobie zaznaczyć tutaj trybem sąsiadującym. Pyk, zaznaczamy sobie tak, tak, tak. Jeszcze tutaj trochę pociągniemy i zobaczymy, czy da się na przykład łatwo skopiować taką farmę najazdów. Oczywiście ona nie będzie działała na takich niższych wysokościach, ale coś tam, po prostu sprawdzimy, czy to działa. Czy to nam tu ładnie skopiuje z takiego zaimportowanego świata. Oczywiście ja się już tym bawiłem chwilkę, żeby wam zrobić tutaj taką zapowiedź tego odcinka w przeglądzie tej wersji Minecraft Preview 1.19.80.20. I co ważne, ta wersja jest najniższą, jaka obsługuje tryb edytora, więc musicie być pewni, że macie pobraną wersję Minecraft Preview 1.19.80.20, bo niższe wersje nie będą prawdopodobnie działały po prostu z tym tutaj trybem. Więc tak, ja już sobie tutaj biorę podgląd wklejania, pyk. Jak widzicie, mamy już tutaj ten obszar zaznaczony i teraz tylko potwierdzamy wklejanie i mamy tutaj farmę najazdów. Pyk, jedna farma najazdów, druga, trzecia. Kurczę, co to się tutaj nawet wkleiło. Więc jest to naprawdę super, super mocne narzędzie, ten Editor Mode. Jestem pewny, że wielu z was będzie z niego korzystać i mam nadzieję, że teraz już wiecie o nim wszystko, co powinniście wiedzieć dzięki temu poradnikowi. Jeśli tak, to oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji kanału, aby wiedzieć wszystko, co musicie wiedzieć o nowych funkcjach, jakie są dodawane do Minecrafta. Więc ja już wam wszystkim dziękuję za oglądanie poradnika do końca, trzymajcie się i cześć!